trawiliście już wtorkową porażkę z Berlinem w Lidze Europy? Wydaje mi się, że tutaj nie było co przetrawiać, bo każdy widział, jaki mecz zagraliśmy, tak? Do 40 minuty naprawdę bardzo dobre spotkanie z naszej strony, świetna gra w obronie i w ataku, a po 40 minutach ciężko powiedzieć, co się wydarzyło, ale wydaje mi się, że trochę opadliśmy sił, a tak doświadczony zespół z takimi klasowymi zawodnikami to wykorzystał to po prostu, tak? I oni byli na fali, a my poszliśmy w dół, dlatego taki wynik, ale na pewno bierzemy te 40 minut do siebie i na pewno w meczu rewanżowym będziemy chcieli się zaprezentować równie dobrze. Mam nadzieję, że przez 60 minut, a nie 40. Czyli analizowaliście już to spotkanie, a czy wiecie już, jakich błędów unikać, żeby taka gra się nie powtórzyła więcej? Nie analizowaliśmy jeszcze, bo nie ma na to czasu. Analizowaliśmy teraz już następnego przeciwnika w Superlidze, z którym gramy za dwa dni. Jest to Chrobry Głogów, tak? Także na to nie było czasu, ale na pewno obejrzymy ten mecz z Berlinem przed rewanżem u nich. Wracamy na ligowe podwórko, w sobotę zagramy z Chrobrym Głogów. Jakie nastroje panują w szatni przed tym meczem? Jakie nastroje? No na pewno jest to kolejny mecz, który musimy wygrać i chcemy wygrać. To najważniejsze, gramy u siebie w domu. No na pewno jesteśmy, tak jak powiedziałem, podbudowani tymi 40 minutami z Berlinem, ale też pamiętamy o tych 20 minutach, które były bardzo słabe w naszym wykonaniu, także na pewno chcemy zmazać trochę tą plamę. Nie tylko po tych 20 minutach z Berlinem, ale także po meczu z Kaliszem i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Chrobry Głogów zajmuje obecnie 7 miejsce w ligowej tabeli. Wygrali z Kaliszem, zremisowali z Górnikiem Zabrze i ulegli, podobnie jak wy, w Enerdze MKS Kalisz. Czy takie miejsce w tabeli jest dla ciebie zaskoczeniem? Znaczy, każdy wie, że Głogów przeszedł małą zmianę pokoleniową w tym sezonie i powiem szczerze, ja jestem pod wrażeniem ich gry, bo naprawdę grają bardzo fajnie. Spodziewałem się, że będą na początku sezonu grali słabiej, bo przyszło dużo zawodników z pierwszej ligi i myślałem, że będzie im to gorzej wychodzić, ale wygrali z Opolem, urwali punkt Górnikowi Zabrze i naprawdę zagrali fajne spotkanie w tym w Kaliszu. Dlatego wydaje mi się, że to będzie na pewno ciężkie spotkanie i tutaj u siebie będziemy musieli od początku być mega skoncentrowani i zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby wygrać. W poprzednim sezonie dwukrotnie pokonaliście drużynę z Głogowa. Czy możemy liczyć na podobny rezultat w tym meczu? No wydaje mi się, no tak jak mówię, Głogów przeszedł małą zmianę pokoleniową, grają bardzo fajny handball, ale to my jesteśmy brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. Gramy u siebie w domu i wydaje mi się, że to na dzień dzisiejszy my jesteśmy faworytem i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i zagrać dobre spotkanie. Jesteście już po analizie rywali na wideo. Jak scharakteryzujesz tę drużynę? Na co lub na kogo należy zwrócić szczególną uwagę? Na pewno grają bardzo ciekawy handball, tak? Przyszedł młody zawodnik Paterek, który tutaj pokazuje się w Superlidze naprawdę bardzo fajnie. Wiadomo, też to były jego pierwsze 3 mecze, tak? Teraz już jest dużo meczy do analizy jego gry, więc na pewno go przeanalizujemy. Na środku Dawid Przysiek, który ma już dużo sezonów w Superlidze. I gra bardzo na luzie, tak? Asystuje, rzuca, naprawdę widać luz w jego grze. No i naprawdę na pewno też prawa strona. Oni rzucają dużo z drugiej linii. Tak jak mówię, no cały zespół jest odmłodzony, na pewno waleczny, na pewno będą chcieli też tu wygrać i zaprezentować się podobnie jak w ostatnich spotkaniach. Czy przetrawiliście już wtorkową porażkę z Berlinem w Lidze Europy? Już zostawili to. Za plecami mamy teraz mecz, że będziemy gadać o tym meczu po meczu z Głogowem. W pierwszej połowie starcia z Berlinem udowodniliście, że potraficie grać nawet z najlepszymi drużynami, a o drugiej połowie z pewnością chcecie jak najszybciej zapomnieć. Czy zawiódł brak koncentracji przez te ostatnie 20 minut meczu? No nie, na pewno to o koncentrację nie chodzi. Robili kilku błędów, nie wiem, jakoś rozwaliła się nasza gra i no i tyle. Не було ні ходу концентрації, ні овалечності. Якось виходить часами у нас же тратимо все, що мали. Wracamy na ligowe podwórko. W sobotę zagramy z Chrobrym Głogów. Jakie nastroje panują w szatni przed tym meczem? No maksymalnie skoncentrowany, będziemy przygotowani, bo to jest ważny mecz. Wszyscy my rozumiemy, że liga to jest teraz najważniejsze i na maksa idziemy na ten mecz. Chrobry Głogów zajmuje obecnie 7 miejsce w ligowej tabeli. Wygrali z Kaliszem, zremisowali z Górnikiem Zabrze i ulegli, podobnie jak wy, Enerdze MKS Kalisz. Czy takie miejsce w tabeli jest dla ciebie zaskoczeniem? No nie, Głogów dobrze zaczął tu ten sezon. Teraz gra też fajnie.
Ja myślę, że wszystko jak musiałoby, takie jest. W poprzednim sezonie dwukrotnie pokonaliście drużynę z Głogowa. Czy możemy liczyć na podobny rezultat w sobotę? Oczywiście, bo myślę, że jesteśmy silniejsi, bardziej doświadczona drużyna. Mamy cały skład zawodników na dobrego poziomu i wygramy ten mecz. Jesteście już po analizie rywali na wideo. Jak scharakteryzujesz tę drużynę? Na co lub na kogo należy zwrócić szczególną uwagę? No jak myślę, że to jest wyraźna drużyna, zawsze może zaskoczyć. Gra tak spokojnie, bardziej indywidualnie i drużynowo, dużo akcji. Szukaj swoich sytuacji, swoich momentów. I jak robisz blendy, zawsze ciebie nakazuje za to. Gracie w tej chwili co kilka dni, czy odczuwacie bardzo duże zmęczenie taką ilością meczów? No nie jest to łatwo, ale ja myślę, że okej jest. Mamy zmiany, gramy ktoś więcej, ktoś mniej, mamy jakąś rotację.